Na dzisiejszej konferencji prasowej radni Koalicji Obywatelskiej Przemysław Górzny, Jacek Matecki i Tomasz Mikołajczak ujawnili, że prywatny przedsiębiorca kupił od Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa działkę, na której miały stanąć 3 z 8 planowanych budynków Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Miasto zaplanowało budowę kolejnych 8 bloków w okolicach ulicy Długosza w Lesznie w ramach Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Bloki miały stanąć w bezpośrednim sąsiedztwie 6 oddanych do użytku w czerwcu 2019 roku. Nowe bloki miały być zlokalizowane częściowo na działce miejskiej przekazanej do GTBS oraz na sąsiadującej działce, która należy do Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa. Na działce kupionej od KOWR miały stanąć 3 budynki. Tymczasem, jak informują radni, działkę od KOWR w drodze przetargu kupiło nie miasto, a prywatny przedsiębiorca. Spółka GTBS powstała w 2016 roku, a jej nadrzędnym celem było wybudowanie tanich mieszkań. W pierwszym etapie udało się zrealizować 6 budynków, tutaj stoimy w pobliżu tych budynków. Spółka, by mogła się rozwijać, potrzebowała inwestować w kolejne mieszkania, kolejne budynki, z tego względu, że wynagrodzenia zarządu były całkowicie też nieadekwatne do majątku, do powierzchni użytkowej, która posiada spółka. Od kilkunastu miesięcy trwały przygotowania do wybudowania kolejnych 8 budynków na 2 sąsiadujących ze sobą działkach, na których się tutaj znajdujemy. Jedna działka należąca do miasta Leszna, która w ubiegłym roku została aportem przeniesiona decyzją Rady Miejskiej do spółki GTBS, a druga działka tutaj po naszej lewej stronie na skrzyżowaniu ulic Konkoleskiej i Osieckiej przy rondzie należała do KOWR-u. I tak jak już powiedział kolega radny Jacek Matecki, z wielkim niepokojem przyjęliśmy do wiadomości, że tej działki, która należała do KOWR-u, nie udało się kupić miastu Leszno. I dlatego dzisiaj złożyliśmy oficjalne pismo do pana prezydenta z kilkoma ważnymi pytaniami, bo mamy na uwadze interes miasta Leszna, interes budżetu miasta, czy też interes spółki miejskiej. I zostały złożone takie pytania do pana prezydenta. Co dalej z funkcjonowaniem GTBS-u w Lesznie i priorytetową inwestycją tej spółki? Bo tak jak powiedziałem, miało tutaj powstać 8 budynków. Jakie były koszty przygotowawcze dokumentacji projektowej 8 budynków wraz z wydaniem pozwolenia na budowę? Bo została wykonana cała dokumentacja projektowa, została wykonana dokumentacja geodezyjna, została wykonana zapewne opinia prawna. To są też koszty, które poniosła spółka na 8 budynków, które w tej chwili nie zostaną zrealizowane. Kolejne pytanie, czy w związku z zagrożeniem realizacji planowanej inwestycji, która miała miejsce w opinii prezydenta, zapewnić samodzielne finansowe funkcjonowanie GTBS-u, miasto w kolejnych latach będzie zmuszone pokrywać straty? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Bo przypomnę, że Rada Miejska co roku dotuje tą spółką w wysokości nawet i kilkuset tysięcy złotych. To jest jednak zbyt mała spółka, żeby mogła samodzielnie funkcjonować. Jakie ma plany pan prezydent na dalsze jej funkcjonowanie? I czy miasto będzie zobligowane do zwrotu pozyskanych zewnętrznych środków na rozbudowę GTBS-u? Przypomnę, że miasto pozyskało kilka milionów złotych zewnętrznych środków i pytanie, czy jak pieniądze miały być przeznaczone na dużą inwestycję 8 budynków, czy część tych pieniędzy będzie musiało zwrócić miasto Leszno. Co dalej z tymi pieniędzmi? A te niewspółmiernie wysokie zarobki zarządu, to jakie to są zarobki? Wystarczy zobaczyć oświadczenie prezesa. No to jest ponad 17 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Ja tylko pomnę, że jako prezes spółdzielni, czy prezesi spółdzielni, czy spółdzielni, o takich wynagrodzeniach to można tylko i wyłącznie pomarzyć. Ja przypomnę, że Rada Miejska 23 marca tego 2020 roku pokrywała straty spółki z roku 2018, które wynosiły 305 tysięcy, co dzieląc przez 96 mieszkań, którymi zarządza GTBS, to daje ponad 3178 zł na jedno mieszkanie. 1 lipca 2020 roku pokrywano straty za rok 2019, które wynosiły 248 tysięcy złotych, co w przeliczeniu na jedno mieszkanie daje kwotę ponad 2,5 tysiąca złotych. Dodatkowo też w lipcu 2020 roku miasto dokapitalizowało spółkę w formie wykupu udziałów na kwotę 300 tysięcy. Czyli jak zbilansujemy te wszystkie pieniądze, okazuje się, że ta spółka zarządzająca 96 mieszkaniami kosztuje nasze miasto bardzo wiele pieniędzy. A skąd państwo dowiedzieliście się o tym, że ta działka od KOWR-u nie jest jednak miasta? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby spółka, która zarządza 96 mieszkaniami,
nie mogła sama na siebie zarabiać. Niestety nie, to jest zbyt mała powierzchnia. Oczywiście mogłaby zarabiać, ale nie przy takim wynagrodzeniu jednej osoby prezesa zarządu. Ja wiem, jakie są wynagrodzenia zarządów spółdzielni. Nie ma możliwości, że przy 96 mieszkaniach z takim wynagrodzeniem spółka się utrzymała samodzielnie. Nie ma takiej możliwości. Prezesa ma wpływ na kondycję? Tak, oczywiście, bo szanowni państwo, no to jest spółka, ma niecałe 5 tysięcy powierzchni użytkowej i tak naprawdę cały czynsz, który płacą mieszkańcy z funduszu eksploatacyjnego, przeznaczony jest na wynagrodzenie prezesa. A teraz oczywiście trzeba opłacić energię elektryczną, podatek od nieruchomości i to są gdzieś dodatkowe pieniądze, które musi dołożyć miasto. Nie ma możliwości. Jest jeszcze obsługa spółki, której nie dokonuje na przykład MZBK. Tak, tu właśnie może kolega Tomasz wytłumaczy, bo byli na kontroli. Pan przewodniczący Malepszy złożył taki wniosek na komisji budżetowej, żeby przetarg na obsługę tej spółki był poddany kontroli komisji rewizyjnej i ta kontrola właśnie trwa. No i tu nie mogę więc więcej powiedzieć. Kiedy się zakończy? Ja nie jestem przewodniczącym tej komisji, więc niestety nie mogę wskazać tej daty. A jeszcze myślę, że to nie koniec kłopotów spółki, dlatego że trzeba pamiętać, że na budowę tych bloków, które już stoją, spółka zaciągnęła kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego i w 2020 roku wynosił on 13,5 miliona złotych. Przy wyborze 0,22% odsetki wtedy wyniosły 143 tysiące złotych, a spłacono 406 tysięcy złotych. Dzisiaj WIBOR, jak wiemy, jest dużo, dużo wyższy i należy się spodziewać, że odsetki z tytułu zaciągniętego kredytu będą na poziomie wielokrotnie większych, czyli kolejna będzie potrzeba dokapitalizowania tej spółki i stąd nasze obawy o przyszłość tej spółki i te pytania, które dziś sformułowaliśmy w formie otwartej do prezydenta miasta, a w takiej formie dlatego, że nas jako radnych nie informuje się bezpośrednio o takich sytuacjach, które mają miejsce, jaka dzisiaj zaistniała. Czy wy jesteście w ogóle przeciwni idei TBS-ów? Znaczy, nie jesteśmy przeciwni jakimkolwiek też inwestycjom w mieście. Ważne, żeby ona była zrobiona w sposób taki przejrzysty i z racjonalnym budżetem. Dobrze wiemy, że pierwotny budżet tej inwestycji opiewał na kwotę 50 milionów złotych. Dzisiaj oczywiście mamy dużo wyższą też inflację. No i pytanie, jakie ma na to rozwiązanie prezes spółki, czy tym bardziej prezydent miasta, bo to jest dla nas najważniejsze. Myślą państwo, że mieszkańcy tych bloków powinni być zaniepokojeni tą sytuacją? To się może na nich jakoś odbić? Myślę, że poniekąd tak, bo jednak cały czas mamy do czynienia tutaj z dosyć wysokim utrzymaniem zarządu. Jeśli jak podzielimy wynagrodzenia zarządu czy osób zarządzających tą spółkę na powierzchnię 5 tysięcy metrów, to tak, oczywiście może się to wszystko odbić. Tak. Na wzroście czynszu. Na wzroście czynszu, tak. No, trzeba mieć świadomość, jeżeli mówiliśmy już o wynagrodzeniu prezesa, no to miesięcznie wynagrodzenie prezesa kosztuje każde mieszkanie 178 zł. To tyle dzisiaj kosztuje. Jak czytamy sprawozdanie za rok 2020 spółki GTBS-u, to przeczytamy tam, że były próby przejęcia mieszkań też od poznańskiego GTBS-u. Nie wiemy też, jak to się skończyło, bo oczywiście spółka wtedy będzie rentowna, gdy będzie zarządzała dużym zasobem mieszkaniowym. Gdyby udało się przejąć to od poznańskiej spółki, poznańskiego TBS-u, to też sytuacja byłaby zupełnie inna w tej spółce. Czynsz w TBS-ach leszczyńskich ustala jednoosobowo prezydent miasta Leszna. Myślicie, że w takiej sytuacji zdecyduje się na podniesienie opłat za metr kwadratowy w tych zasobach? Myślę, że w mojej ocenie tak, z tego względu, że ostatni czynsz został podniesiony bodajże do 18 zł i to jest jednodecyzyjna decyzja prezydenta w związku właśnie też czy z wynagrodzeniem, czy z dosyć wysoką obsługą zadłużenia kredytowego. Tak, myślę, że mieszkańców czekają podwyżki. Co to wszystko oznacza dla inwestycji miejskiej? Czekamy na stanowisko miasta w tej sprawie. Całość konferencji radnych Koalicji Obywatelskiej wyemitujemy po Teleobserwatorze. Będzie też dostępna na Facebooku Telewizji Leszno.